Nowodworska TV. Nas żyje wiele utalentowanych osób, z czego często sami nie zdajemy sobie sprawy. Przykładem wybitnego talentu sportowego jest nowodworzanin Kacper Żuk, który odnosi wiele sukcesów w dyscyplinie sportowej, jaką jest tenis. Z Kacperem Żukiem rozmawiał Michał Dudek. Rozmawiamy z 12-letnim Kacprem, który od 8 roku życia związał swoją przyszłość z tenisem i mimo tego młodego wieku ma już wiele osiągnięć na swoim koncie. Kacper, skąd w ogóle tenis i co cię skłoniło, żeby związać właśnie swoją przyszłość z tą dyscypliną sportu? Tak naprawdę to tata w wieku 6 lat zabierał mnie raz w tygodniu pograć tutaj na korty. Widziałem, jak odbija z Patrykiem Drewnowskim. No i tak naprawdę to mnie skłoniło, żeby zacząć grać tenisa. Czyli rozumiem, że tata był twoim inspiratorem. Dokładnie. Jak zatem wyglądają twoje treningi? Czy masz jakiś nałożony reżim treningowy? Trenuję codziennie, 5 razy w tygodniu. W poniedziałki, środy i piątki jeżdżę do Warszawy, gdzie trenuję z Dagmarą Bednarczyk. Te treningi wyglądają tak, że gram 2 godziny w tenisa plus godzina ogólnorozwojówki. Czyli codziennie nie jesteś potem przemęczony po takiej ilości treningów? No, jak się potrenuje tak 2 miesiące, to na pewno jest zmęczenie czuć. Tak jak wspominałem, masz wiele osiągnięć na swoim koncie, który sukces najbardziej cenisz, a który cię najbardziej cieszy? Najbardziej cenię sukces wygrania Mistrzostwa Polski w zimę i w lato. W zimę w debla się nie udało, przegraliśmy w finale z kolegą Konradem Fryzę, ale w lato z tymi samymi przeciwnikami już udało się wygrać. Masz 12 lat, zatem jakie plany na przyszłość? Jakie są twoje marzenia? No, moim marzeniem jest zostać zawodowym tenisistą. Jeśli to by się nie udało, to chciałbym zostać trenerem tenisa. Czy wzorujesz się na jakimś tenisiście ze światowej czołówki? Wzoruję się na Dawidzie Ferrerze. W takim razie życzymy ci moc sukcesów i gratulujemy tych osiągnięć, które do tej pory zdobyłeś. No, dziękuję bardzo. Panie Arturze, jakie były początki kariery młodego Kacpra? No, nie chwaląc się, to ja go wciągnąłem w ten cały sport. Jak miał 7-8 lat, jeździł ze mną do Warszawy na turnieje, które ja rozgrywałem. Każdą wolną chwilę, każdy pusty kort między meczami turniejowymi Kacper wykorzystywał na to i prosił mnie, żebym z nim odbijał piłkę. Potrafił iść na ściankę treningową i przez 4-5 godzin, kiedy ja byłem na turnieju, również odbijał piłkę. No i tak to się pomalutku zaczęło. Kacper cały czas się rozwija, zatem na co Kacper musi zwrócić uwagę, aby móc dalej rozwijać swoje umiejętności w dobrym kierunku? No, na takie techniczne elementy jak serwis, który jest do poprawienia, on cały czas rośnie. Musimy pilnować tego, żeby wszystkie te zagadnienia ogólnorozwojowe były w czasie i w określonym tempie i ilości realizowane, czyli praca nóg na korcie. No i elementy taktyczne, tenisowe, bo tutaj jeszcze widzimy braki, bo technicznie on jest już przygotowany do ciężkiego boju, no, na korcie. Ktoś musi dbać o te treningi, zatem kto czuwa nad rozwojem sportowym Kacpra? No cóż, za elementy techniczne odpowiada trenerka Dagmara Bednarczyk, trener Legii Warszawa, za elementy ogólnorozwojowe i koordynacyjne pan Paweł Danielski. A wszystko ja razem spinam. Ja z Kacprem trenuję, ja z Kacprem sparuję, jeżeli jest taka potrzeba. Mimo młodego wieku Kacper ma na swoim koncie wiele osiągnięć. Które z tych osiągnięć pana najbardziej cieszy i jakie to osiągnięcia? No, ten rok, ten sezon letni szczególnie, 2011 możemy zaliczyć do udanych, bo Kacper zdobył
tytuł indywidualnego i deblowego mistrza Polski, indywidualnego i deblowego międzynarodowego mistrza Polski. No i wygraliśmy dwa turnieje z cyklu europejskiego, Tenis Junior Tour. No a najbardziej, to Kacpra się trzeba spytać, ale mi się wydaje, że najbardziej sobie ceni tytuł międzynarodowego indywidualnego mistrza Polski. Ten sezon był bardzo udany. W takim razie jakie są plany na kolejny sezon, który już niedługo? No teraz zaczynają się schody, ponieważ Kacper przychodzi z grupy skrzatów, czyli kategorii lat 12 do grupy młodzików, gdzie będzie grał już z 14-latkami. Jako 13-latek będzie musiał grać z 14-latkami. Tutaj na tym etapie rozwoju, szczególnie młodych chłopców, jest duża różnica między 13-14-latkami. Kacper dopiero rozpoczął swoją przygodę z tenisem. Pan za to od lat jest związany z tą dyscypliną sportową. Zatem czym jest dla Pana tenis? No tenis w tej chwili wypełnia całe moje życie. I tak było od kiedy pamiętam. Ponieważ ja się wychowałem w Pomichowku, tam nie było warunków do trenowania tej dyscypliny sportu. Uczyłem się sam grać w tenisa. Pamiętam, jako mały chłopiec, jeszcze młodszy niż w tej chwili jest Kacper, mieliśmy w Pomichówku kort asfaltowy, zamiast siatki były ławki parkowe i żeśmy godzinami odbijali. Później już jak byłem starszy, mogłem sam się poruszać po rejonie powiatu. Przyjeżdżałem tutaj na korty ceglaste, troszeczkę uczył mnie grać pan Andrzej Drewnowski. No i tak pomalutku się to rozwinęło. Miłość do tej dyscypliny spowodowała to, że zająłem się trenowaniem dzieci i już tylko w tej chwili tym się zajmuję. Jest pan bardzo związany z dziećmi, z treningami i kształceniem. Co czuje pan, kiedy Kacper stoi na podium i odbiera kolejne medale i dyplomy? No cóż, jako ojciec i jako trener jestem dumny, że mamy taki talent. A jednocześnie wiem, ile pracy nas jeszcze czeka. No i próbujemy Kacpra trochę z chmur ściągać razem z trenerami, bo czasem bywa tak, że Kacper opromieniony zwycięstwami, no trochę gwiazdorstwo mu uderza do głowy. No ale próbujemy to jakby eliminować. No cóż, jako ojciec jestem bardzo dumny z tego, że to jest jeden z największych talentów, przynajmniej to nie jest tylko moje zdanie, ale innych trenerów tenisowych, że to jest jeden z największych talentów w Polsce, które w tej chwili trenują i pracują na korcie. By zdobywać duże sukcesy, potrzebne są lata treningów. To się wiąże z dużymi nakładami finansowymi. Czy jest obecnie ktoś, kto panu, jak i Kacprowi, pomaga? Tak, jest firma, która finansuje Kacpra treningi. To jest firma Ciałbud z Radzymina. Chciałem tutaj w tym miejscu bardzo serdecznie panu Wiesławowi Ciałkowskiemu za to podziękować. W sprzęt wyposaża Kacpra firma Babolat. Też mamy kontrakt, gdzie Kacper otrzymuje sprzęt za darmo na sezon, także tutaj spore koszty również odchodzą. No i otrzymujemy również, za to też chciałbym podziękować, stypendium od pana burmistrza miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Kacprowi Żukowi i jego tacie Arturowi, który jest także jego trenerem, życzymy wielu sukcesów zarówno na kortach polskich, jak i światowych. Mariusz Żukowski, Nowodworska TV. Nowodworska TV.